Ale się dzieje na rynku, co? Czy wybraliśmy najdroższe ogrzewanie w 2022 roku i przez najbliższe lata? Zaraz do tego przejdziemy, zaraz sobie chwileczkę o tym porozmawiamy, ale chciałem wam pokazać jeszcze zużycie gazu, bo tak jak widzieliście, cały budynek jest ocieplony, ogrzewanie gazowe chodzi. A od pierwszego odpalenia pieca tak naprawdę minęło już ponad 1,5 miesiąca. Był jeden materiał, gdzie widzieliście zużycie gazu po pierwszych 2 tygodniach od tego pierwszego odpalenia, więc tego gazu szło naprawdę sporo, bo tam utrzymywaliśmy temperaturę około 35 stopni nawet. Chodziło o suszacze, grzaliśmy, nie chcieliśmy na tym oszczędzać. Oczywiście ten pierwszy sezon, wiadomo, jest, będzie w ogóle niemiarodajny i pójdzie o wiele więcej gazu. Tym bardziej, że teraz też nie mamy jeszcze sterowania, jeżeli chodzi o ten piec gazowy, ale to za chwilę. Przejdźmy w takim razie najpierw do skrzynki, zobaczymy, ile tego gazu zużyliśmy. m3 mamy 23 styczeń, więc ponad 1,5 miesiąca grzania. Dobrze, chodźmy teraz do środka. Moja pszczółka. Ile mamy teraz stopni w garażu? 20, więc zakładam, że po prostu w tej części takiej, w części dziennej będzie troszeczkę więcej, 21-22. No i tak, słuchajcie, utrzymywaliśmy temperaturę. W zasadzie po miesiącu zeszliśmy z tej temperatury. No i taka temperatura utrzymuje się tutaj u nas w domu od ponad 1,5 miesiąca, 21-22 stopnie. Już nie pamiętam teraz dokładnie, jak to było, no ale po tych 2 czy 3 tygodniach schodziliśmy już sobie z temperatury, no bo bez sensu też grzać na poziomie 30 stopni, tak? Nie da się też w takiej temperaturze pracować, więc ustawiliśmy na piecu najniższą temperaturę, jaką mogliśmy, czyli 30 stopni. Normalnie ustawilibyśmy oczywiście mniej, natomiast no niestety nie mamy jeszcze sterowania. Zobaczcie, pokażę wam. Tutaj mamy 8 termostatów chyba. Na każdą strefę wychodzi przewód i jest termostat. Jeden termostat jest tutaj, to jest jako przedpokój i salon. Tam potem mamy wejście, mamy garaż, mamy łazienki i osobno pokoje. Tak będzie wyglądało sterowanie. Przejdziemy jeszcze do garażu. Zobaczcie, już tutaj mogę wam pokazać. Jest zamontowane, zamontowane są siłowniki. Poczekajcie chwilę. Tak to, zobaczcie, wygląda w tym momencie. Jest wszystko podpięte. Na temat sterowania pewnie zrobimy osobny materiał, bo to będzie naprawdę sporo gadania. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, 30 stopni jest ustawione w tym momencie na piecu, mniej się nie da i tak po prostu no piec ładuje, tak? Możemy ustawić zadanej temperatury, więc tak to na razie musi wyglądać. Czekamy po prostu na wszystkie kontakty, termostaty, jak to przyjdzie, będzie montowane i wtedy będziemy mogli zjechać z tą temperaturą. No myślę, że do pracy, póki jeszcze nie mieszkamy, jak będzie tam te 17-18 stopni, to będzie ok. Także po 1,5 miesiąca mamy no w zasadzie 600 m3, 250 m3 poszło przez te pierwsze 2 tygodnie, a 350 przez ponad miesiąc. Robię sobie po prostu takie filmy, robię sobie takie porównania, żeby zobaczyć potem w skali roku, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało w kolejnym sezonie grzewczym, jak to będzie też wyglądało, kiedy będzie właśnie to całe sterowanie, będziemy mogli sobie ustalać te temperatury. No i fajnie, żebyście i wy mieli taki obraz, jak to wygląda z ogrzewaniem gazowym na dzień dzisiejszy w takim domu, myślę klasycznym, 150 metrów z garażem, no bo były pokazywane pompy ciepła, był pokazywany jakiś tam pelet, groszek i tak dalej, gazu jeszcze chyba nie było, więc myślę, że to będzie dla wielu pomocne przy wyborze. Cały czas pytacie, kiedy będzie to ten film z całą kotłownią, z piecem i tak dalej. Słuchajcie, jestem już umówiony z panem Sebastianem, z naszym hydraulikiem, więc ogarniemy ten materiał i jak najszybciej postaram się oczywiście to wrzucić, no żebyście też mieli obraz, ile taka kotłownia, co tam w ogóle się znajduje, ile taka kotłownia w ogóle gazowa kosztuje. Teraz słuchajcie, ciepło jest, zdajemy kurtkę najpierw. Dobra, możemy lecieć, słuchajcie, dalej z tematem. To, co się dzieje teraz na rynku, nie tylko na rynku, na wszystkich mediach, na wszystkich forach, w całym internecie, to jest jakieś istne szaleństwo. Ludzie się po prostu wykłócają, co jest lepsze, co jest tańsze, co jest gorsze.
Ceny są niesamowicie podbite, sytuacja polityczna no jest jaka jest, jest ciężko. No i my mamy gaz. Wybraliśmy już to źródło ciepła, źródło ogrzewania ponad 2 lata temu. Mieliśmy gaz w drodze, więc po prostu ten gaz zamontowaliśmy. Drugą opcją była pompa ciepła, tak jak ci, którzy oglądają, to znają nasze zdanie i wiedzą, jak to wszystko wyglądało, więc drugą opcją była po prostu pompa ciepła, ale te koszty początkowe po prostu nas może no, przerosły, są naprawdę duże, więc uznaliśmy, że będzie ten gaz. No i zobaczcie, przez 2 lata jaka jest sytuacja przewrotna, pozmieniało się naprawdę wszystko, obróciło się wszystko o 180 stopni, tak naprawdę gaz podrożał, nie wiem, tam o 80-90%, co jest no, absurdalne. Oczywiście nie tylko gaz, no bo razem z gazem też podrożał prąd i zapewne to nie jest koniec tych podwyżek. No i teraz jakie jest nasze zdanie, jakie jest moje zdanie na temat naszego wyboru i tego, co tutaj się w ogóle dzieje i czy faktycznie to ogrzewanie gazowe jest najdroższe. Nie będę tutaj robił żadnych podsumowań, podliczeń i tak dalej, bo ci, którzy mają to robić, to po prostu to robią. Są kanały, które zajmują się stricte ogrzewaniem, źródłami i tak dalej, więc tam możecie sobie posprawdzać takie, myślę, techniczne i dosyć dokładne obliczenia. No nie zawsze pewnie obiektywne, no ale każdy może sobie wyciągnąć bez problemu wnioski. No ale teraz tak po prostu może po ludzku. Słuchajcie, tak normalnie po ludzku zwykły Kowalski wybudował dom, ma ogrzewanie gazowe i co teraz? No teraz nic. Teraz trzeba po prostu płacić i grzać. Mamy czasy jakie mamy i w dniu dzisiejszym nie ma niestety taniego ogrzewania. Jak widzicie, no trzeba płacić naprawdę za wszystko, już nie tylko za ogrzewanie, po prostu wszystko poszło tak makabrycznie do góry. No to było oczywiście do przewidzenia, no ale no co teraz? No teraz trzeba po prostu płacić, zagryźć zęby. Myślę, że nie, no bo to wciąż, uważam, że gaz wciąż nie jest aż tak drogim rozwiązaniem. Oczywiście ktoś, kto teraz zaczyna budować, kto stoi przed wyborem, no ma problem, ma dylemat. I słuchajcie, to co chciałem wam przekazać, to już przekazałem na początku. Teraz, jeżeli ktoś jest chętny, żeby posłuchać mojego zdania, przepraszam bardzo, na temat naszego wyboru, na temat ogrzewania i tak dalej, bo są takie dwie strony, myślę, że dwie strony skrajne, które miotają mną, to po prostu zapraszam dalej do materiału. Tak jak mówiłem, no to co chciałem wam przekazałem, to zużycie. W ostatnim materiale, kiedy pokazałem wam te dwutygodniowe zużycie, tam mi pisaliście, że skąd taki tani gaz, dlaczego tak to liczysz i tak dalej. Słuchajcie, ja po prostu nie miałem jeszcze, buduję pierwszy dom, pierwszy raz ogrzewam gazem i tak dalej. Nie miałem wtedy żadnych rozliczeń, żadnych faktur, nie wiedziałem, jak to wszystko jeszcze będzie dokładnie wyglądało. Ja zdaję sobie sprawę i wiem, że do ceny gazu, trzeba doliczyć jeszcze te opłaty przesyłowe, stałe i tak dalej. Ja o tym wiem, spokojnie, to nie jest tak, że wyliczyłem na 300 zł i to było tylko 300 zł, to było oczywiście o wiele więcej. Wydaje mi się, że zrobiłem mały błąd, bo podczas podpisywania umowy zrobiliśmy rozliczenie prognozowane, a mogłem zrobić rzeczywiste i wtedy miałbym jakiś tam wymiar, że tak powiem, ile to naprawdę będzie kosztowało, a tak teraz po prostu na kilka miesięcy w przód dostałem faktury, które opiewają na tam 350 zł, tak? Tam wpisaliśmy, pani wpisała w gazowni, że 150 metrów ogrzewania użytkowych do ogrzania, wyliczyła tam sobie na tam ich podstawie i wyszło, że tam około no 330 zł jakoś tak faktury na 2 miesiące, tak? Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że te rozliczenie będzie o wiele większe i o wiele więcej pieniędzy zapłacimy w tym pierwszym roku, 2-3, może 4 razy więcej, także spokojnie, mam tego świadomość, ale chodziło mi tylko o przedstawienie tego zużycia stricte gazu, jak to wygląda. Dobrze, ja teraz może postawię kamerę i sobie pogadamy o tych moich dwóch stronach, jeżeli jesteście ciekawi odnośnie właśnie gazu i czy może lepiej było wybrać coś innego i czy to nie był błąd. No i miotam no jak szatan, słuchajcie, raz w jedną, raz w drugą stronę i tak teraz sam nie do końca wiem, co mam o tym myśleć, dlatego też chciałbym poruszyć taką kwestię właśnie na YouTubie, możemy sobie podyskutować i tak dalej, bo powiem wam szczerze, że tak jak byłem bardzo przekonany do ogrzewania gazowego i tak dalej, no to teraz troszeczkę jednak się zmieniło podejście, no bo widzę co się dzieje i może faktycznie sobie tak myślę,
że nie do końca mój wybór, nasz wybór, mój tok myślenia był w porządku. Tylko chciałbym od razu Wam powiedzieć, że nie podchodzę do tego jako błąd, że źle zrobiliśmy, bo zaraz zaczniecie pisać, że a nie mówiłem, dobrze ci pisałem, nie słuchałeś. Nie, 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 to w ogóle nie o to chodzi. Już tłumaczę o co chodzi. Mam takie wewnętrzne dwie strony i właśnie jedna z nich to jest takie, no wybraliśmy gaz, zapłaciliśmy za gaz, zapłaciliśmy za przyłącze, zapłaciliśmy za kotłownię i tak dalej. No i działa i grzeje. Teraz chyba wychodzi jakoś 21 groszy za KWH chyba, tak? Tak mi się wydaje. No i tak, względem starej ceny, no to oczywiście to jest bardzo dużo, ale tak podchodząc do tego w miarę logicznie, rozsądnie, no to prąd też zdrożał, pelet jako groszek też podrożał, więc to mniej więcej wszystko się wyrównuje. Oczywiście gaz podrożał najwięcej. Sytuacje polityczne, gazociągi i tak dalej, tego nie poruszamy, no ale no wiadomo, to jest istotna kwestia i to wszystko się rozwiąże pewnie przez te kilka miesięcy. Wydaje mi się, że cena gazu nie powinna już wzrosnąć, zmaleć pewnie też nie zmaleje, no bo jeżeli coś jest już na jakimś poziomie cenowym, no to nigdy raczej nie spadało i nie było taniej, więc tak to się utrzyma. Fakt względem tych 11 groszy, które były, czy 12, teraz jest bardzo drogo, ale wydaje mi się, że to wciąż nie jest jakoś mega drogo i to nie jest źródło ciepła, ogrzewanie, na którym polegniecie i że stanie się nie wiadomo co. Ja tam troszeczkę śledzę fora, śledzę troszeczkę internet, patrzę co wy piszecie. Moi rodzice też mają ogrzewanie na gaz w domu, co prawda troszeczkę starszym, tam nie ma ocieplenia podłogi i tak dalej. No w każdym razie nieważne. I to nie są rachunki, których nie można ponieść, tak? No to są normalne rachunki raczej. No wiadomo, teraz będą one większe, no ale wszystko jest teraz droższe, tak? Ostatnio w ogóle jest też taka kwestia z gazem, że gazownie nie przyjmują nowych wniosków. Ostatnio był u nas Adam chyba dobrze pamiętam, buduje się też niedaleko, przyjechał, trochę pogadaliśmy sobie i mówił właśnie, że nie też chcą gaz i mają, będzie też problem, bo te gazownie odrzucają te wnioski i tak dalej. Więc to też jest bardzo, bardzo ciekawa, interesująca kwestia i może być tak, że faktycznie ten gaz będzie droższy, jeszcze będzie drożał, no ale też ten prąd, myślę, taniej nie będzie i stał w miejscu też nie będzie, bo też jest bardzo duży problem z tym, więc to są naprawdę takie tutaj dywagacje i to jest, po prostu przedstawiam Wam to, co się dzieje teraz w mojej głowie, czyli ta pierwsza strona taka, że no okej, okay, no wszystko jest droższe, zrobiliśmy taką instalację, nie ma co panikować, nie równałbym po prostu tego gazu z błotem, mieszał z błotem, nie równał z ziemią, nie mieszał z błotem, no bo myślę, że to jeszcze jest troszeczkę za szybko. Fakt, no tak jak mówiłem, względem tego, tych cen co były, no to jest kosmos, ale to wciąż nie jest złe i bardzo drogie źródło ciepła. No i teraz ta druga strona medalu, w którą też mnie gdzieś tam czasami ciągnie i tak się właśnie zastanawiam, czy ten gaz to był aby na pewno dobry wybór. Może faktycznie trzeba było się troszeczkę przy tym zatrzymać, zastanowić, obadać, nie wiem czy to w ogóle możliwe, ale zbadać sytuację polityczną, sytuację światową, zrobić jakieś szacunki i może faktycznie trzeba było wywnioskować, żeby zamontować pompę ciepła i nawet może nie tyle z panelami fotowoltaicznymi, no bo teraz co to się dzieje z tym, to jest tragedia, myślę, że ktoś, kto się interesuje, to wie o czym mówię. Ostatnio Hollywood nagrał dosyć fajny materiał, mnie to aż tak bardzo nie interesuje, nie fascynuje, ale gdzieś tam obejrzałem, bo poruszył bardzo, bardzo fajne kwestie z tym związane, bo to ja też, wiecie, ja gdzieś tam zawsze staram się być po środku i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie. I wiecie, no nachodzą mnie takie wątpliwości, że może faktycznie trzeba było zainwestować troszeczkę więcej pieniędzy na początku, zamontować tą pompę ciepła i liczyć, że jest faktycznie tak, jak wszystkie firmy i wszyscy ludzie, którzy użytkują, mówią, że to naprawdę jest takie świetne rozwiązanie, nie kosztuje bardzo, bardzo dużo.
I wiecie, ja się domyślam, że to jest takie pitu-pitu, no teraz już jest po robocie, wszystko jest zrobione, ale właśnie tak czasami się zastanawiam, nie wiem, czy dokładnie zrozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu warto czasami się zatrzymać, myślę, wyjść tak jakby obok siebie, popatrzeć na to wszystko i wtedy się zastanowić. I tutaj mówię nie tylko nawet o ogrzewaniu, ale o wszystkich decyzjach, jeżeli chodzi o budowę domu. Co będzie się działo, zobaczymy. Możecie napisać swoje zdanie w komentarzach, co wy o tym myślicie, co wy wybraliście, co wy macie. Szczerze współczuję nowym budującym, bo macie naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Co z tym teraz zrobić? No bo z jednej strony, jeżeli macie gaz, no to można iść w ten gaz i no po prostu płacić tak jak się płaci, a możecie też zaryzykować, zamontować na przykład pompę ciepła, zapłacić trochę więcej na początku i liczyć na to, że z tym prądem wszystko będzie w porządku. Ja tak jak wam mówiłem, no nie brałem pod uwagę, wiadomo, to też nie jest tak, że wykłócam się, mówię, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, coś jest tańsze, najtańsze rozwiązanie to jest opalanie drewnem, tak? No, tam pisaliście i tak dalej, zagazowanie i tak dalej. No ale to nie o to chodzi. My też nie chcieliśmy po prostu mieć nic obsługowego, że tak powiem, jeżeli chodzi o źródło ogrzewania, więc po prostu tutaj zastanawialiśmy się też przez chwilę na początku między tymi dwoma opcjami, no i po prostu koszt inwestycji początkowej no, skłonił nas do tego, że jednak wybraliśmy ten gaz. Czy to dobrze? Zobaczymy. Tak naprawdę zobaczymy po... Może nie po pierwszym, ale po dwóch latach myślę zobaczymy, czy to było opłacalne, zobaczymy jakie będą wychodziły rachunki. Myślę, że mamy naprawdę dobrze zaizolowany dom, więc tutaj nie powinno być problemu. W ogóle ostatnio zrobiłem sobie test, wyłączyłem ogrzewanie, wyłączyłem piec na jeden dzień i temperatura w domu spadła o 4 stopnie. Nie wiem, nie mam porównania, w sensie nie wiem, czy to dobrze, czy to mało. Myślę, że przy temperaturach tam w granicach minus 3, minus 4 stopnie, no to jest ok. Tak mi się wydaje, tym bardziej, że mamy sporo okien, więc spoko. Tak jak sobie gdzieś tam tutaj właśnie pracowałem, układałem podłogę i tak dalej, no to faktycznie przy oknach czuć, że jest troszeczkę chłodniej, ale to też nie ma jakiejś dużej tragedii, w sensie przy oknach, przy ramach, przy szybach nie, przy szybach jest spoko. Co dziś robimy, nagrali fajny materiał właśnie z kamerą termowizyjną i tam pokazywali te temperatury. Tak naprawdę różnice między ścianą, a u nich przynajmniej, a ramą okna, to z tego co pamiętam, to były 4-5 stopni maksymalnie chyba, jakoś tak. Także też no myślę, że te okna są teraz wykonywane w miarę w porządku. Jeżeli tam nie kupicie nie wiadomo czego najtańszego, no to też nie powinno być tragedii. Więc to tak odbiegając już troszeczkę od tematu. Dobra, no tak chciałem po prostu sobie z wami, do was w zasadzie chwilę pogadać. Bo no człowiek zawsze się zastanawia, nieważne czy przed zakupem, czy w trakcie, czy po, gdzieś tam jakieś pewne przemyślenia się zdarzają, a ja chciałem się z nimi po prostu podzielić, bo wiem, że bardzo dużo osób po prostu dopiero zaczyna tą budowę, zaczyna gdzieś tam myśleć o tym, więc każde jakieś takie przemyślenia z praktycznego punktu widzenia, myślę, od różnych ludzi są bardzo pomocne. I może ktoś nie obejrzy tego filmu do końca i napisze komentarz, że ten film nic nie wnosi, że same głupoty i takie pitu-pitu. I oczywiście ja się z tym zgadzam, bo takie materiały też chciałbym nagrywać, w sensie pogadać sobie po prostu z wami do kamery, poznać też wasze zdanie, nie tylko pokazywać, co się dzieje na budowie albo co ile kosztuje. Nie mam o to pretensji, jeżeli tak ktoś pomyśli, a jeżeli kogoś skłoniłem do jakiegoś przemyślenia i do podzielenia się swoją opinią na ten temat, to zapraszam do sekcji komentarze, a ja zaczynam działać dalej. Do usłyszenia.